Magda Szakowska, witam Państwa. Za nami wietrzne i bardzo niespokojne godziny, a to niestety nie koniec takiej pogody, bo wpływa na nią nadal głęboki niż, którego centrum znad Łotwy i Estonii przemieści się teraz nad zachodnią Rosję. Z północnego zachodu popłynie chłodne polarno-morskie powietrze. W dodatku pogodę psuć będzie niżowy front, który podzieli w najbliższych godzinach kraj. Linia frontu przebiegać ma od Zielonej Góry przez Łódź po Białą Podlaskę. Na południe od tej linii dużo chmur, zachmurzenie całkowite, opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Na północy, w nocy więcej przejaśnień, ale i tu miejscami może popadać. Nadal wietrznie, porywy wiatru od 35 do 65 km na godzinę. A na południu i południowym zachodzie nocne opady deszczu, deszczu ze śniegiem mogą być chwilami bardzo intensywne. Nad ranem na termometrach od 3 do 1 stopnia, cieplej na południu, tu od 7 do 4 lub 5 stopni. Jutro zostaniemy pod wpływem głębokiego niżu, dotrze do nas kolejny front, który psuł będzie sukcesywnie pogodę, a z północnego zachodu płynąć będzie chłodne polarno-morskie powietrze. Za sprawą frontu dużo chmur, opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Najintensywniej padać ma na południu, a pod koniec dnia poprawa pogody jedynie na północnym zachodzie. Na termometrach od 3 do 6 stopni, cieplej na południu, tam od 7 nawet do 10 lub 9 stopni. No i niestety nadal dokuczać będzie nam silny i porywisty wiatr. Na Kujawach i Pomorzu w nocy dużo chmur, trochę przejaśnień, a na termometrach nad ranem 2 lub 1 stopień będzie chwilami wietrznie. Jutro bez szans na poprawę dotrze do nas kolejny front, zatem po chwilowych przejaśnieniach przewaga chmur, opady deszczu, deszczu ze śniegiem, silny, porywisty północno-zachodni wiatr, a na termometrach do 5 stopni. Ciśnienie teraz powędruje w górę. Jutro w południe barometry pokażą 1004 hektopaskale. W poniedziałek ponuro, deszczowo i ciepło do 7 stopni. We wtorek więcej przejaśnień i jeszcze cieplej do 8 stopni. Do zobaczenia.